Witam wszystkich w kolejnym odcinku z GTA Vice City, w którym robimy rozwałki. Moi drodzy, dzisiaj ostatnia rozwałka. I powiem wam, że trochę się z nią już bawię, ale chyba znalazłem dobre miejsce. Starczy chyba stać na tym pomoście i wszystko powinno być ok. Ale zobaczymy. Tutaj policjant goni gangsterów, bo ci gangsterzy są najbardziej wkurzający, moi drodzy. Ale zobaczymy. Jeszcze tak nie próbowałem. Tutaj sobie staniemy, o właśnie tu, może nawet trochę dalej, o i strzelamy. Jeden, drugi, tutaj trzeci jedzie, tam czwarty, tam piąty, już szósty też widzicie go. No, tu naprawdę się teraz pojawiają te auta. Teraz trochę zniknęły. Nie wiem, z czego to się bierze. Okej, teraz się wyczyściło. Chyba z tego, że niestety... Kurde, czemu ja nie trafiam? Kurde, mam dwie gwiazdki. Jeszcze dwa samochody. No jak to? Ja pierwsze się nie udało, moi drodzy. Fuck. A wiecie co, pierwsze to od razu robię tą rozwałkę. Tu gliniarze mi podjeżdżają. Trzeba tak się obracać. Ale miał inne samochody niż policyjne. Kurde, jak mamy gwiazdki, to same policyjne przyjeżdżają. Serio? Ta, niestety. Okej, moi drodzy, może trzy gwiazdki, chociaż... Trzy gwiazdki to helikopter. Cholera. A czy helikopter się liczy? Nie. Wow. Tak. O kurde, nie mam broni w ogóle, super.
kur, naprawdę nic tu nie przyjedzie, tylko policyjne. To lipa straszna. Wow. Czekajcie, to trzeba być bardziej u góry chyba. Nie, wiecie co? To nie ma sensu. Spróbujemy jeszcze raz, ale od początku. Bo to jest. Nie, bo to jest bez sensu. Wtedy nam się te samochody nie. Niestety nie respawnują. Ale to jest dobra. Ja nie wiem, to jest dobra metoda. Nie wiem, czemu gra nie uznała mi tego innego samochodu. Wydawało mi się, że jak ten policyjny wybuch. To powinienem mieć wszystkie. Ja sobie zastawię ten jeden samochód, moi drodzy, sobie go wystawię. Wiecie, tą taksówkę naszą teraz, co mamy. A nuż właśnie jakby taka sytuacja była, że jeden samochód mi zabraknie i go nie będzie, tak go sobie tu z boku ustawię. Żeby go rozpieprzyć na koniec, chociaż nie wiem, czy wcześniej się to nie uda. Ja biorę sobie kamizelkę, bo to się może przydać. Dobra, ja go sobie tu gdzieś ustawię. O właśnie, tutaj. Mam nadzieję, że on nie zniknie. Jakby mi zabrakł ten jeden samochód, to strzelę w niego. Okej, moi drodzy, próbujemy jeszcze raz. Myślę, że to jest całkiem dobra metoda stąd strzelać. Jeszcze lepszą celność miał. Okej, teraz się odwróćmy, by to się wyczyściło i teraz a. I teraz, a nie, czekajcie, jedzie jakiś. Czekajcie, odwrócimy się. Okej, tam jakiś jedzie. Kurde. Odwrócimy się. Trzy nam zostały, a właściwie dwa. O, ten duży jedzie. Dobra. Okej, dwa, moi drodzy, zostały. O kurde. Nie. O, tu jedzie. Taki duży. Okej. Okay. Wszystkie rozwałki zaliczone. Nagroda 10 tysięcy dolarów. Tak, udało się, moi drodzy. Tu jest najlepsze miejsce zdecydowanie. Bez kombinowania. Zdecydowanie najlepsze miejsce. No i co, moi drodzy? To już wszystkie rozwałki. Mamy 35. Ja jednej rozwałki, moi drodzy, nie pokazałem. Ona jest mianowicie tutaj. Tu bądź tu, na jednej z tych plamek, tam gdzie jest taki domek zniszczony. I ona polega na tym, żeby w 2 minuty wyrzutnią rakiet zniszczyć 10 pojazdów. Mogą to być łodzie, które tam płyną, a jeżeli nie chcecie w łodzie, bo się za rzadko odradzają, respawnują, to możecie wsiąść w wódkę, szybko pojechać na ulicę i zniszczyć na ulicy. Ja szczerze mówiąc zniszczyłem 10 łodzi. Jakoś tam w miarę respawniły i udało mi się to zrobić. Niestety nagrałem to wtedy, jak tą paczkę zebrałem i w sumie nie pomyślałem wtedy, że trzeba będę robić te rozwałki, czy nie. I tą jedną rozwałeczkę sobie zrobiłem. Przepraszam was za to, ale tak wyszło, już tego nie zmienię. Ale wszystkie 34 rozwałki pokazałem, więc myślę, że jest ok. I co, moi drodzy, teraz, gdy mamy skończone rozwałki, no to czas na
unikalne wyczynowe skoki. Ich jest 36 bodajże. I to także sobie zrobię. Ale to już wszystko, moi drodzy, rozwałki zaliczone. Jeżeli się odcinek podobał, jak i cała seria, to możecie zostawić łapkę w górę, napisać komentarz. No i zachęcam do oglądania odcinków z GTA Vice City, jeżeli macie jakieś zaległości. A za obejrzenie tego odcinka serdecznie Wam dziękuję i do zobaczenia i cześć!